Cześć Jola, witam Cię bardzo serdecznie. Dziękuję za zdjęcia, które wysłałaś w ramach drugiego sezonu omawiania zdjęć widzów. O, takie zdjęcie na początek wyskoczyło. No, zobaczymy co tam. Wysłałeś mi maila, w którym napisałeś, że jesteś zodiakalnym bliźniakiem, w związku z czym mogę się spodziewać chaosu i zróżnicowania. Ja też jestem bliźniakiem i też wiem, jak to jest mieć mnóstwo pomysłów, łapać każdą myśl, wszystko, co nas ciekawi. Zobaczmy, jak to wygląda u ciebie. No tak, to już nawet jest niezła zmiana. No właśnie. I ja często się zastanawiam, bo to jest problem, znaczy nie problem, no właśnie, czy to jest problem? To jest podstawowe pytanie, czy to jest problem, że jesteśmy w sumie zdolni, bardzo tacy płodni, zainteresowani, aparat nam się pali w rękach. O, tutaj pani czeka na sanepid na luzaku. Czy to jest problem, że te zdjęcia są tak różne? No wiesz, coś takiego. I co ma nauczyciel powiedzieć? Wiesz, normalny nauczyciel, znaczy ja jestem normalnym nauczycielem, znajduje jedną rzecz i mówi, no to zrób to jedno, albo połącz coś. I to są jakieś tropy, może zaraz do nich dojdziemy. Może właśnie tak się stanie, ale podstawowe pytanie, które chciałbym sobie teraz zadać oglądając te zdjęcia, ono od razu mi się nasuwa. Czy my musimy mieć swój język? Czy musimy znaleźć swój styl? Czy warto go szukać? Czy jest coś takiego? Czy po prostu kierować się intuicją i tylko po takim poczuciem, że okej, czuję się swobodnie. To, co robię, sprawia mi przyjemność, nie analizuję zbyt głęboko. No trochę głupio, bo ja od razu chcę odpowiedzieć na to pytanie. Moja odpowiedź na to pytanie jest tak, musimy przynajmniej uporządkować nawet ten chaos. Nawet w tym chaosie znajdują się jakieś rytmy, jakieś znaczenia. Albo w pewnym momencie może my potrzebujemy mówić o jakichś rzeczach, o jakichś rzeczach nie. A to wszystko, co tutaj widzimy, to są tak zwane zasoby, prawda? Archiwum. Popatrz, ja na te zdjęcia patrzyłem przez kilka dni i oczywiście mógłbym wybrać o, to zdjęcie i to. No tak. Zgadza się, prawda? To jest bardzo podobne. Albo te ze studia i do tego jeszcze coś. To jest oczywiście zbyt proste podejście do tematu. Bardziej skomplikowane podejście do tematu, ale może być nadinterpretacją. Nadinterpretacją jest takie, że popatrz, zaznaczam te zdjęcia i gdy oglądałem twoje zdjęcia, zobaczyłem, że powtarza się wątek jakichś zasieków, klatki, osaczenia. I wiem, w mailu pisałaś mi, że Roger Balen był ci na początku obcy, ale później zrozumiałaś jego fotografię. I ja tutaj widzę ten, nazwijmy to, nie wiem jak to nazwać, pewną naturę, pewien problem, pewne zmaganie się. Zauważ, że w każdej przestrzeni, takiej nawet reporterskiej, tak jak tutaj, dokumentalnej czy takiej inscenizowanej, pojawia się u ciebie ten moment zamknięcia, osaczenia. Nie wiem, czy to źle, czy dobrze, nie wiem, czy to trzeba kontynuować, ale myślę, że warto takie sprawy zauważać. I na kanwie twoich fotografii, gdy ja je oglądam, postawiłem sobie takie pytanie, co to jest ten styl? I kiedy my czujemy, że pracujemy własnym językiem, że mówimy własnym językiem. No i oczywiście teraz opowiem o kimś, no bo zawsze tak jest, gdy coś mamy na świeżo, tak jak ja jestem teraz na świeżo po wystawie Jeffa Walla, która była w White Cube, pokażę ci, to od razu jakoś odnosimy się do tego, co widzieliśmy. To jest galeria w Londynie i tam była wystawa Jeffa Walla, na którą poszedłem z dużymi oczekiwaniami. No i oczywiście zobaczyłem to, co miałem zobaczyć, w sensie to, co było na stronie. Swoją drogą dziwna sytuacja, bo wszystko, co jest na stronie, wszystko było w galerii i tutaj wszystko jest opisane i też są filmy. I rozmawiałem z panią z galerii, że w sumie nic mnie galeria nie zaskoczyła, bo wszystko już zrobili super opisane, ale z prawdziwą odbitką, z dużym formatem, dopiero jesteś w stanie obcować, gdy pójdziesz do galerii. I teraz, czemu mówię o tym Jeffie Wallu? Chciałem właśnie pokazać, poczekaj, pierw ci pokażę, jak wyglądała galeria. O, zdjęcia są bardzo duże.
i są, co jest ciekawe, nie są wybitne technicznie. To jest ciekawe, to jest, że ja się spodziewałem, wow, Geoff Wall posadził mnie na kolana i teraz faktycznie posadził mnie po prostu na kolana. Siedziałem dosłownie na tej ziemi i patrzyłem, ale nie dlatego, że te zdjęcia były wybitne technicznie, tylko dlatego, że one mnie czarowały, że one mnie wciągały. I wiesz, fotografowie jak podchodzą do fotek, to próbują dociekać, jaka ta technika i technika. A te zdjęcia były wyjątkowo takie, nazwijmy to nawet pływające. Ta ostrość nie była jakaś wielka. One były dosyć miękkie. Tak jakby ten wielkoformatowy negatyw był zeskanowany na skanerze bębnowym i wydrukowany, bez jakiejś specjalnej korekcji. Chciałem się zatrzymać na tym zdjęciu. To jest takie zdjęcie osób śpiących w krzakach. Ono jest zainscenizowane, tak jak każde zdjęcie Geoffa Walla. Tutaj zrobiłem takie detale. I teraz ja często się zastanawiam, jak to jest, że człowiek ma taką pewność w sobie, taki artysta, taki Geoff Wall, że robi takie wielkie fotografie, na przykład kamieni, to były z kolei normalne odbitki z ciemni, wielkie, bardzo fajne, i prezentuje taką fotografię z taką poczuciem pewności, że no tak, to jest to, co chcę powiedzieć. I na tej fotografii on pokazuje osoby śpiące, czy to bezdomni, czy wątek imigrantów, który się u niego pojawia bardzo często w fotografii, w sensie przemieszczania się, podróży, uciekania. I skąd on ma tą pewność, że to jest to? I teraz jeszcze jedna rzecz. Czy ten obraz, który my widzimy na co dzień, bo my na co dzień też widzimy takie obrazy, jest czymś niezwykłym? I z jego perspektywy jest. I moje pytanie, jak on zdobywa pewność, żeby zrobić taką wielką odbitkę, mówić o niej, bo to jest zdjęcie, które my moglibyśmy zrobić, a być może nie mamy takiej pewności. Teraz, co jest śmieszne, w tej galerii, w której byłem, pod tą galerią, 10 metrów, 5 metrów, zobaczyłem coś takiego. Przechodziłem, popatrz. I sfotografowałem, ja normalnie takich osób bym nie sfotografował, ale sfotografowałem, bo właśnie wyszedłem z wystawy Geoffa Walla. Patrzę, a pod tą galerią leży taki człowiek. Popatrz, jak on jest w ogóle, no, jaka forma, prawda? Tutaj. I później zobaczyłem takich dwóch mężczyzn. Jacyś pracują w magazynie, tam coś robili. I tak sobie pomyślałem, aha, czyli to jest ta prosta sytuacja, że ktoś leży w takim stanie, w sensie formalnym, w sensie także fabularnym, jest jakimś punktem odniesienia dla mnie, dla Geoffa Walla. Prosta rzecz. Zauważ, o co mi chodzi. Jedna rzecz, jedna myśl. Człowiek leży w ten, a nie inny sposób. Przedstawia taką, a nie inną jakby kondycję, wiesz. No, oczywiście możemy robić jakieś metafory. Poczekałem i zrobiłem takie zdjęcie, że tu ci ludzie przychodzą. I sobie pomyślałem teraz, jak przygotowywałem się do naszego spotkania, co by zrobił dalej Geoff Wall, jakby jeszcze podbił tą atmosferę. I teraz popatrz, tutaj jeszcze jest taka fotografia tych facetów i ja zrobiłem coś takiego. Wyciąłem ich i ja nie jestem mistrzem Photoshopa, więc to wszystko jest takie i zrobiłem coś takiego, patrz, widzisz? I ja tak sobie pomyślałem, aha, czyli na tym polega ten proces, on jest bardzo prosty. Ja jako ten Geoff Wall, czy w ogóle jako twórca fotografii, artysta, biorę jeden wątek, który jest dla mnie ważny, a później mogę go obudować znaczeniami, kładąc wokół niego kontrasty, punkty odniesienia, lustra, po to, żeby to, co jest dla mnie ważne, wybrzmiało. I tak sobie pomyślałem, aha, czyli Geoff Wall zagospodarował tę jedną prostą myśl. Jedna prosta myśl polegająca na tym, że mam takiego człowieka i dbam o to, co poczułem. Doceniam to, co pomyślałem. Mimo tego, że 1000 osób innych pomyślało to samo. To jednak ja zajmuję się tym, bo moim językiem jest fotografia. I dochodzę do, no, na przykład czegoś takiego. I teraz ja sobie myślę, wracając do Walla, to jest piękne. On docenia swoje myśli, tak jak ty
i ja, i każdy z nas, który fotografuje, powinien docenić bardzo jedną, prostą myśl i się nią zająć. W momencie, kiedy poczujemy, że ta myśl jest spełniona, ona jest jakby skończona, wtedy możemy zająć się kolejną. Tutaj jeszcze chciałem ci przytoczyć... Czekaj, nie, to nie to. Taką myśl Walkera Evansa, którego teraz właśnie książkę przetłumaczyliśmy, wywiad, z którym przetłumaczyliśmy, razem z Konradem, który też jest widzem kanału. I w tym wywiadzie Evans mówi coś takiego. Pytanie jest, kiedy zacząłeś robić zdjęcia, przy których pozostałeś? Czyli kiedy znalazłeś to, co jakby jest dla ciebie takie, masz poczucie pewności? I Walker Evans mówi tak. To był wywiad przeprowadzony w 1971 roku. Około 28-29 roku miałem kilka proroczych przybłysków, które mnie poprowadziły. Odkryłem, że chcę robić zdjęcie ulicy, faceta na nabrzeżu lub scenografa podczas lunchu. To był bardzo dobry trop, dosłownie żyła. Nadal go eksploruje, czyli on zrobił coś takiego, że wpadł na tą myśl i powiedział, no tak, to jest to i tego się trzymam. I to był 29 rok, on ma 71 rok, w którym jest ten wywiad z nim przeprowadzony i on nadal w tym jest. I mi się wydaje, że my pracując, nawet takie bliźniaki jak ty i ja, które robią mnóstwo różnych rzeczy, trochę czekamy na to. Możemy się tego nie doczekać, tak jak ja się jeszcze nie doczekałem. Zaraz o tym powiem. Mam 40 lat, trochę osiągnąłem, ale nadal nie mam poczucia i w wywiadzie nie mógłbym powiedzieć czegoś takiego, jak Evans mówi. Tutaj ci zaznaczyłem jeszcze jedną rzecz fenomenalną, którą Walker Evans mówi. Czy zdjęcia mogą być zarówno dokumentalne, jak i mogą być dziełami sztuki? I teraz Evans odpowiada. Dokumentalne to bardzo wymyślne i mylące słowo i nie do końca jasne. Musisz mieć wyrafinowane ucho, ja to jeszcze jakoś inaczej przetłumaczę, aby zrozumieć to słowo. Powinniśmy używać terminu styl dokumentalny. Przykładem dosłownego dokumentu może być policyjna fotografia miejsca zbrodni. Widzisz, dokument ma zastosowanie, a sztuka jest tak naprawdę bezużyteczna. Dlatego sztuka nigdy nie jest dokumentem, choć z pewnością może przyjąć ten styl. Fenomenalny wywiad. I ten wywiad będzie, ta książka, która jest z wywiadem z Walkerem Evansem i jeszcze ma tam inne ekstraksy, będzie obowiązkową lekturą w Szkole Karola. Serdecznie cię zapraszam i do szkoły, ale przede wszystkim ta lektura będzie też na naszym dysku, gdzie będę udostępniał obowiązkowe lektury, które będzie trzeba przeczytać, żeby się przygotować na jakiś wykład, żeby lepiej ten wykład przyswoić. Także ta książka jest naprawdę fenomenalna. I teraz popatrz, Evans mówi, ja miałem taki moment, miałem taki przebłysk. Jeff Wall mówi, ja popatrzyłem, dostałem telefon od kolegi, kolega wysłał mu zdjęcie takiej leżącej dziewczynki i Jeff Wall mówi, tak, faktycznie, trochę jak moje zdjęcie i poszedł w to miejsce, trochę w innym miejscu i sfotografował leżącą dziewczynkę, która wygrzewała się na takim, wiesz, chodniku, ciepłym, czystym, nikt się nie denerwuje, tato czeka, dziewczynka się położyła i chce tam leżeć. I o tym Jeff Wall mówi w taki prosty sposób, banalny i ja myślę, wow, piękne. Taką prostą myśl zagospodarował, taki prosty fakt, że dziecko leży na ziemi i się wygrzewa, odpoczywa, jest w świecie swojej wyobraźni. I być może właśnie docenianie takich prostych rzeczy jest bardzo ważne. Ty w swojej fotografii masz tego aż nadto. To jest właśnie nasza cecha. Czyli mamy tych zdjęć tak dużo. I możemy tutaj bardzo dużo docenić. Kwestia, co zagospodarujemy, nad czym się pochylimy i co pogłębimy i z jak dużym przekonaniem będziemy o tym mówić. Ja jako taką ciekawostkę ci powiem, że z tych zdjęć nigdy nie myślałem, gdy pierwszy raz zobaczyłem, ale że właśnie ta fotografia, nie wiem dlaczego, ta fotografia kur w klatkach jest dla mnie najpełniejszą fotografią z twoich wszystkich. Nie te inscenizowane, które są takie, że przykuwają oko. Nie te piękne portrety z wyjazdu, ale w związku z tym właśnie, że te klatki
tak tam jakoś się u ciebie przewijają. Ta fascynacja Rogerem Balenem, a ja tutaj wspomniałem trochę o Wallu i Vansie, to mam wrażenie, że ta fotografia kur w klatkach jest dla mnie w tej chwili jakimś tropem, odpowiedzią na to, czym może być ten język fotografii. I jeszcze jedną z takich fotografii twoich jest zdjęcie, poczekaj, ono jest to, bo zauważ, że ono ma, ono sprawia wrażenie, jakby było fotografią, jakby to była fotografia, która jest w jakiś sposób inscenizowana. Niedaleko jest od tych portretów ze studia, ale ja wiem, że to jest ta fotografia w stylu dokumentalnym, w sensie ty zrobiłeś to podczas tego wyjazdu. Więc tutaj łączysz te dwie przestrzenie. Jednocześnie tą przestrzeń wyjechania gdzieś, eksplorowania jakiejś innej kultury, a jednocześnie tą przestrzeń bycia gdzieś w środku, opowiadania o jakimś osaczeniu, o jakimś takim zamknięciu, nawet formalnym. Więc ja oczywiście podczas naszej rozmowy nie zamykam nic i nie jestem w stanie powiedzieć czegoś na pewno, że rób tak albo rób inaczej. Dla mnie twoje fotografie są takim pokazaniem, wow, tyle mam możliwości. I ja jako nauczyciel zachęcam cię do tego, żeby z tych wielu możliwości w trakcie pracy wysublimować, wycisnąć jakiś wątek i go skończyć, nagrać płytę, wiesz o co chodzi, metaforycznie nagrać płytę. I teraz jeszcze jedną rzecz chcę ci powiedzieć, to nie ma nic wspólnego z chwaleniem. To, że coś skończymy i że to będzie nawet bardzo dobre, nie oznacza, że tak jak Walker Evans powiemy, że znalazłem coś i mam to już od 50 lat. Popatrz, to jest moja strona. Zrobiłem wiele projektów, znaczy niewiele, ale one są duże. Każdy tak trwał 3 lata i tutaj Portret Gullivera, ten projekt, na przykład zdjęcia z tej wystawy, powiem nieskromnie, że zostały kupione przez Muzeum Współczesne i znajdują się w kolekcji Zachęty Sztuk Pięknych Dolnośląskiej. I moje fotografie leżą obok fotografii Natalii LL i wszystkich największych polskich artystów w archiwum. Ale czemu ja to mówię? Ja nie mam poczucia, że ja coś osiągnąłem. W takim sensie, że mój język, mój styl się nadal buduje. Ja mam 40 lat i nadal, wiesz, chodzę, eksperymentuję, próbuję i nie mam takiego przekonania, że wiem już, co będę robił do końca życia. I powiem ci, że dobrze mi jest z tym przekonaniem, w sensie z brakiem tego przekonania. Dobrze mi jest z tym uczuciem, że nie wiem, co będzie za 2-3 lata. Taką mam naturę. I jakoś się nauczyłem z nią żyć, wręcz mam wrażenie, że zacząłem z niej korzystać. Są osoby, które drążą jeden temat przez całe życie, a są osoby takie jak ja, które muszą odnajdywać coś nowego, coś kolejnego i tak dalej. Więc chyba mówię to wszystko po to, żeby dać ci poczucie, że jeżeli ani ty, ani ja nie znajdziemy czegoś, co przez całe życie będzie nas zajmować, tak jak Walker Evans coś takiego znalazł, albo Jeff Wall, nie przejmujmy się tym. Róbmy swoje. Ale dokańczajmy rzeczy. Kończmy te rzeczy i sprawiajmy, że one są jednak komunikatem, spójnym komunikatem, który możemy komuś przedstawić. Życzę ci wszystkiego dobrego. Zapraszam do Szkoły Karola. Już niedługo są zapisy. Tam będziemy mogli bliżej przyjrzeć się fotografiom Walkera Evansa i przeczytać wywiad i będzie wykład na ten temat. Bliźniaki, trzymamy się razem. Cześć, hej.